Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, według niektórych w tym roku blisko 20 tysięcy osób straci prawo jazdy. W przyszłym roku szacowane jest, że około 40 tysięcy osób straci uprawnienia do kierowania. A wszystko za sprawą planowanych zmian w przepisach ruchu drogowego, które mają nastąpić 1 lipca tego roku. I o tych zmianach właśnie dzisiejszy magazyn. Zapraszam. I cóż, proszę Państwa, jeżeli wszystkie te prace dojdą do skutku, nasze władze ustawodawcze przyspieszą tempa, 1 lipca mamy zmianę w przepisach ruchu drogowego. Te liczby, o których na wstępie mówiłem, tyczą się, szacowane są w związku ze zmianą, która znosi limity prędkości w nocy w obszarze zabudowanym, ale również i poza. Otóż do tej pory w godzinach 23:05 rano ten limit prędkości był podwyższany do 60 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Jeżeli te wszystkie prace dojdą do skutku, limit zostanie zniesiony, także w ciągu dnia, jak i w nocy po terenie zabudowanym będziemy się poruszać z maksymalną dopuszczalną prędkością 50 km na godzinę. No a w związku z tym w nocy jadąc 101 również będzie można stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Kolejną zmianą, chyba nawet troszeczkę jeszcze ważniejszą niż ten zniesiony limit w obszarze zabudowanym w nocy, jest to, że będą zabierane też prawa jazdy dla osób, które przekroczą o 50 km na godzinę prędkość maksymalną wyznaczoną na danym odcinku drogi, również poza obszarem zabudowanym. Dlaczego tak podkreśliłem, że chyba ważniejszą? Nawet i ze swojego życia wiem, że poza obszarem zabudowanym, mimo często czasami są ograniczenia nie do końca zrozumiałe dla nas, skoro prosta droga, dlaczego jest 60, dlaczego jest 70. Łatwiej, myślę, przekroczyć to ograniczenie niż w mieście. W mieście myślę, że troszkę się pilnujemy od jakiegoś czasu już tej prędkości magicznej 100. Nie przekraczamy, aby nie stracić tych uprawnień. Poza terenem zabudowanym niejednokrotnie, tak jak mówiłem, czasami zastanawiam sam się, skąd to ograniczenie się wzięło. I człowiek po prostu nie zwalnia. No, ja też nie jestem jakimś aniołkiem. Też mi się zdarza jakieś wykroczenia zrobić, ale teraz będzie trzeba się jeszcze bardziej pilnować. Także od 1 lipca każde przekroczenie o 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym będzie kończyło się odebraniem uprawnień do kierowania pojazdem. Szanowni Państwo, i trzecia zmiana, która prawdopodobnie wejdzie tego 1 lipca, jest na ustach polityków od wielu, wielu lat. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnie, torowiska, pieszych oczywiście przechodzących na przejściach oznakowanych. Tak jak mówiłem, od wielu lat próbują nasi politycy coś z tym zrobić. Drastyczne przypadki media podają, każdy się bulwersuje, cokolwiek z tym zrobić. Do tej pory w przepisach ruchu drogowego określone jest, że kierowca, który zbliża się do przejścia, oznakowanego przejścia dla pieszych, jest zobowiązany wzmóc ostrożność, zmniejszyć troszkę prędkość, tak tą prędkość dostosować, aby w każdej chwili, gdy nastąpi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, móc bezpiecznie wyhamować przed tym przejściem. W nowych przepisach będzie to wszystko oczywiście zachowane. Dodatkowy zapis ma zaistnieć to, że ma jeszcze obserwować najbliższe otoczenie tegoż przejścia, do którego się zbliża. Oczywiście pieszych też dotyczą przepisy. Pieszy do tej pory jak najbardziej też nie może sobie tak wchodzić przed nadjeżdżający
pojazd, też ma obowiązek rozejrzeć się, zatrzymać się w lewo, w prawo i gdy się upewni, że bezpiecznie może przejść, może na takie przejście wkroczyć. W nowych przepisach też niewiele się to niestety zmienia. Pieszego będą dodatkowo obowiązywać to, że ma obserwować drogę jeszcze podczas zbliżania się do samego przejścia. Także tych zmian niewiele się da. Ja cieszę się jedynie z tego, że nie ma zapisu mówiącego o bezwzględnym pierwszeństwie pieszego nawet przed wejściem na pasy. Dlaczego? To są lata przyzwyczajeń. Jeżeli tysiące osób będzie wiedziało, że ma bezwzględne uprawnienia w momencie, kiedy zbliża się do przejścia dla pieszych, niestety tak myślę, to jest oczywiście tylko moje zdanie, ludzie będą wchodzić prosto pod koła aut. Wiele osób nie ma prawa jazdy, nie wie, jak się jeździ samochodem, jak samochód się zatrzymuje, jakie drogi hamowania są. Kierowca też może nie wszystko zauważyć. Dlatego cieszę się z tego właśnie, że nie ma tego zapisu o bezwzględnym pierwszeństwie, nawet stojąc przed przejściem dla pieszych. Oczywiście w przepisach zostaje zapis o tym, że pieszy ma pierwszeństwo, będąc już na samym przejściu. Szanowni Państwo, te wszystkie zmiany, które planowane są od 1 lipca, oczywiście, jak na wstępie mówiłem, planowane, czyli dojdą do skutku, zobaczymy. Na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, ale każdy chyba z nas ma znajomego, który utracił to prawo jazdy na jakiś czas właśnie za przekroczenie prędkości. No to według szacunków analityków no będzie miał ich troszeczkę więcej. No bo najważniejsza zmiana to mówię te przekroczenie o 50 na godzinę maksymalnej prędkości wyznaczonej poza obszarem zabudowanym, gdzie to nie jest trudne do zrobienia. To nie jest trudne do zrobienia. Patrole doskonale znają takie miejsca, gdzie te prędkości są przekraczane często tam bywają. Niekoniecznie jest to mocno zabudowany obszar, wystarczy jeden łuk, na którym kilka wypadków się stało przez jakiś czas i już takie ograniczenie nagle powstaje. Dlatego też nie jeździmy na pamięć, oczywiście okolice swoje może najbliższe znamy, ale ja też ze swojej jazdy też zauważyłem właśnie, że te ograniczenia powstają w momencie, kiedy przez jakiś pewien okres czasu jakieś zdarzenia na danym odcinku są, czy jakieś stłuczki, wypadki poważne, mniej poważne, nagle takie ograniczenie powstaje. Zauważyłem to kilka lat temu na Krajowej 8, gdzie teraz na każdym dosłownie zakręcie jest 60. Dlatego też myślę, że ta zmiana, no bo zmiana dotycząca pieszych niewiele się tak naprawdę zmienia. Po prostu mamy wzmóc uwagę, my jako kierowcy, ale również i piesi. Ale miejmy nadzieję również, że i takie, choć drobne moim zdaniem zmiany przyniosą skutek. Oczekiwany oczywiście przez nas wszystkich. Także bezpiecznej drogi Państwu życzę i do zobaczenia za tydzień.